Moi kochani, dzisiaj będziemy robić coś, czego zawsze, czego w sumie, jak to się mówi? Nie mam pojęcia. Nigdy nie chciałem tego robić. Jak kiedyś powiedziałaś mi o tym, że możemy to zrobić, to byłem taki, nie możemy tego. A ostatnio zrobić. Sam wyszedłem z propozycją. Bo uznałem, że w sumie w życiu można spróbować wszystkiego, skoro moja dziewczyna gdzieś tam się maluje, troszkę. To może ja też się pomaluję troszkę. Albo raczej ona mnie pomaluje troszkę. Tak, więc dzisiaj witam w moim salonie kosmetycznym, w magicznym kosmetycznym kąciku. Chciałabym cię od razu zapytać, jaki chciałbyś dzisiaj makijaż? Na jaką to okazję? Dzisiaj akurat idę na randkę z takim fajnym gościem. Mini Mike się nazywa. Dobra. I potrzebuję wieczorny make-up na randkę. Taki jaki lubi. Taki jaki on lubi. A ty wiesz, tak, jaki lubi, nie? Ja wiem, jaki lubi, tak mówił mi już. W każdym razie poproszę właśnie taki makijaż wieczorowy na randkę z Mini Mike'em. Dobrze, że nie ma Padeckiego, bo by mnie wyśmiał. Łyżka też nie ma, bo też by mnie wyśmiał. Dlaczego? Parę właśnie uważa, że malowanie się to super umiejętność i w ogóle on zresztą sam mówi, że takie zdolności się czasem są potrzebne i są takie fajne. Kiedyś powiedział, że chciałbyś nauczyć malować, tak, że kogoś innego. Tak, po prostu, żeby coś takiego umieć robić. No dobra, w każdym razie, ja się nie chcę nauczyć, ale uznajmy, że to jest taki jeden z nielicznych razy w życiu, kiedy będę miał makijaż na twarzy. Nie powinienem go mieć na twarzy, według ogólnych społecznych zasad, bo mam dziewczynę, więc teoretycznie nie powinniśmy się obydwoje malować. Ale dzisiaj troszkę spróbuję czegoś innego, troszkę jestem taki, nie ukrywam, zestresowany. Ale robię ci mocny makijaż. Dobrze. Jak wieczorowy. No tak, no wieczór. W stylu Mini Mike'a, no to wiesz. Będzie zabawnie. Subskrybujcie oczywiście kanał, żeby być na bieżąco. Może nie z takimi odcinkami, bo prawdopodobnie na moim kanale już się taki nie pojawi. Dobrze, że mi to nałożyłaś, bo mam strasznie dużo włosów, żeby mi nie wpadały. Tak, żeby mi nie przeszkadzały, wiesz? Na oczy, wiesz? Żeby nie wpadały i na czoło, nie? Tak. Dobrze, dobrze. Dzisiaj użyję trochę nowej taktyki na malowanie, nie takiej jak używałam ostatnim razem, kiedy Mateusz robił mi makijaż. To się w sumie ty użyłeś. Ja się robię makijaż, no. Tak, tak. Ponieważ ostatnio troszkę bardziej maluję się cieniami i żeby nie zabrudzić całego makijażu naokoło, to zaczynam od makijażu oczu. Najpewniej oczy? Tak. Ciekawostka, nie ma tu nigdzie lustra dookoła, specjalnie to zrobiłem, że po prostu będzie moja reakcja taka, jak już będzie to wszystko skończone. Nie będę totalnie nic widział i dopiero później pójdę do lustra, biorę sobie okulary, wtedy będę jeszcze ładniejszy. Co? Jeszcze ładniejszy będziesz, no. Dam troszeczkę korektora. Dobra. Jezu, nigdy nie miałam do czynienia z takimi gęstymi brwiami i długimi. A, bo to są wyjątkowe brwi. Twoje mają pół centymetra długości. Musisz luźno tak, a daj tak, popatrz na mnie najpierw. Tak, 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 dobrze, no. Bo ty jak zaciskasz oko, to ono się mocno zaciska. Jezu, ale tak trzymam oko teraz do góry, że aż mnie coś w mózgu zaczęło boleć. A coś w głowie mnie zaczęło boleć. Tak, jak masz oko, to tak z tyłu oka. Tak mocno je trzymałem. No, pewnie mięsień. Teraz przejdę do brwi. Muszę znaleźć odpowiednie narzędzia do tego typu zabiegu. Brwi? Najpierw brwi? Tak, tak, tak. Najpierw brwi. Ej, dobra, twoje brwi będą bardzo ciężkie do zrobienia. Nie wiem, co ja muszę zrobić. Ale nie ukrywam, że to ja też sam chciałem zobaczyć, jak to taki film wyjdzie. W sumie jak będę wyglądał, jest to dosyć zabawne. Już gdzieś tam zakręcę kiedyś wszystkie tatuaże, to jest jakiś makijaż. Może za niedługo przebierę się, na przykład zrobię cosplay Ironmana. Nie. Co Jojo myślisz o tej brwi? Git. Fajną mam breath? No, taką pełną. Breath. O, jedna brew jest wyżej, druga niżej. Co teraz? Proszę. Dobra, nie, trzeba będzie to delikatnie zmienić. Proszę pani, ja tutaj przychodzę. Płacę bardzo dużo pieniędzy. Chciałbym być zadowolony, okej? Okay? A co znaczy bardzo dużo pieniędzy? No a ile się. A proszę mi powiedzieć, ile make-up wieczorowy u pani w stanie kosztuje? Proszę się. O, co się nie wypłacić pan. No właśnie, więc chyba mówię, że przychodzę, płacę dużo pieniędzy. Wymagam profesjonalizmu, okej? Okej. Bo pójdę do konkurencji. Pójdę do konkurencji lepiej. Dobra, proszę się podnieść. Nie maluję raczej ludzi. Znaczy maluję w moim salonie, ale nie normalnie. Więc ostatnio razem malowałam moją mamę jakiś rok temu chyba. Słuchaj, no musisz zrobić ładny makijażek, tak? Tak. Jest ja niesamowicie. Może być. Zaczyna się niesamowicie. Jak już będę miał sam makijaż, to powiem od 1 do 10, jak jest wygodnie. A fajnie, bo akurat mi tam swędzi troszkę tak właśnie przy nosku, kąciki oczu, nie? Fajnie, bo tam jak dotykasz, to dobra. Troszkę mi robisz dobrze tym. Czy chciałby pani sobie wybrać jakieś kolory, które dzisiaj wybierzemy? Nie, no ja dzisiaj nie znam totalnie. Proszę. Wybierz pastelowy róż. Pastelowy róż. Tutaj mam takie propozycje, tam jeszcze mam jedną. Który pan sobie chciał wybrać? Dobra, nieważne, może ja wybiorę co? No, musisz ty wybrać. Jezu, rzęsy to najgorsze. Naklejamy rzęsy? No wiadomo. Ja pierdolę. No pani
Pani Marcysiu, bardzo bym prosił tutaj, żeby Michałowi się spodobał. Tak. Miałem nadzieję, że on przyjmie moją randkę. Myślę, że Michał lubi takie właśnie klimaty. Tak? Tak. Okay. Teraz zrobimy takie coś. Takie co? Rozświetlimy. Teraz można powiedzieć, że mogę się zakumplować z Jeffrey Starem albo Jamesem Charlesem, co? A właśnie to jest niesamowite, że to co wiesz, makijażyści na skalę światową są mężczyźni, ale totalnie się nie dziwię. Przecież makijaże Jamesa Charlesa czy Jeffrey'ego są wow. O, chyba podkład jest troszkę na ciebie za jasny. Trudno. Jak na razie nie jest mi niewygodny. W sensie z tym, że ma coś na twarzy. Bardziej nie niewygodny taki, jest... Nie czuję niewygody takiej, że o, jest ma coś na twarzy, bo to wydaje mi się, że jest szansa, że to jest niewygodne, nie? Szczególnie jak jest bardzo gorąco. Najgorsze są rzęsy, jeżeli chodzi o... W sensie, je możesz czuć, całej reszty makijażu się raczej nie odczuwa. Rzęs też się teoretycznie nie powinno czuć, no ale wiadomo, że dla osoby, która ich nie nosi, no to jest jakiś tam dyskomfort. Najniewygodniejsze chyba w noszeniu makijażu jest to, że nie możesz się podrapać po twarzy. I to, że musisz pamiętać, że na tej twarzy coś masz. Podczas ubierania się, smarkania nosa, jak coś swędzi i w ogóle musisz ciągle pamiętać o tym, że masz makijaż na twarzy, nie? No, ale to akurat z drapaniem się dla mnie byłoby niesamowicie ciężkie. Ja bym po prostu, bym próbował wytrzymać, aż w końcu bym się po prostu podrapał i bym już znał, dobra, już się podrapałem do szki z tym i bym się po prostu podrapał. Ale mi czasem w trakcie makijażu zdarzy się zapomnieć, że mam makijaż. Jak, załóżmy, nie wiem, robię sobie przerwę i gdzieś coś idę zrobić, to mi się zdarzy zapomnieć, że kurde, na przykład mam oko pomalowane i... No, proszę pani, co zrobiliśmy? Była krótka przerwa w nagrywaniu, ale my tutaj działaliśmy dalej. Delikatnie wykonturowaliśmy nos i jeszcze podkreślimy tutaj żuchwę. Ja nie wiem, czy ja to wszystko dobrze robię, ale chyba tak. Proszę normalną minę zrobić. I się kurde, nie marszcisz tak czoła, bo mi zmarszczki robisz. Jak ktoś z chłopaków będzie miał odbite usta na szyi, będzie podejrzany. A jak Mila jak odmówi mi randki, to może pani by się dała zaprosić. Może, ale jesteś piękny. Nie namalowaliśmy kresek. No co z tego? A, to nic. Po co mi te kreski? Nie muszą być. A polecisz mój salon? Ha. Dobra, zaczynamy od tej. I co dalej, proszę pani? Co dalej? Nałożyłam trochę kleju, teraz delikatnie go suszymy. Nie nakładam jeszcze na drugą, żebyś mógł troszkę odpocząć sobie. To takie męczące? Myślę, że nie wiem. Dla ciebie może być różnie. Nie mam pojęcia, jak zareagujesz na rzęsy, bo one też nie są takie mega, wiesz, delikatne. Są dość twarde, bo mimo wszystko są to rzęsy z AliExpress. Ale dla mnie są najlepsze. Ale czujesz, że masz coś sztywnego na oku, ale wbija ci się coś na przykład? Nie, ale czuję, że moje oko się nie chce otworzyć i zamknąć tak, jak powinno. No i się nie otwiera tak, jak powinno. Wydaje mi się. Możesz normalnie otworzyć. No co, ty patrz, jak on otwiera. No tak, on delikatnie otwiera. No to połowy przypieczę. Czujesz się, jakby mi ktoś nałożył coś na oko. Coś mam, obce ciało. Dobra, poczekaj, zamknij. Masz idealne oko do rzęs. No właśnie, nie wiem, czy okulary nakładać, chyba nie będę ich nakładał. Nie, no nie nakładać. Mati, jak nałożysz okulary, to nie będziesz mógł zamknąć oczu. Zajebiście. No serio, to są za długie rzęsy, nie da się wybić. Ale ja mam okulary chyba takie, że są spoko, czy nie? Nie, na pewno nie. Na pewno nie. No bo ja je noszę na środku, na połowie nosa, nie? Na pewno nie. Za długie są te rzęsy, no mają już 1,5 cm. Rzęsy są przej... Ale rzęsy dla wielu osób, które nie robią tego na co dzień, które nie wyklejają rzęs na co dzień, są przejeb... Czyli jakby mi osa siedziała albo coś na oku. No, to pamiętasz tego chłopca z TikToka, co właśnie powiedziałeś ci, że o, on się też maluje. Jesteś do niego bardzo podobny w makijażu. No właśnie, ostatnio widziałem jakiegoś chłopaka, co zrobił brwi na 6ix9ine'a i nagle to już... i wygląda jak James Charles. A zrób taką minę. Wujas, Patec i Mike. Może aż tak bardzo... Jezu, chciałabym do końca życia o tym nie zapomną. 3, 4. No i mikser. Tak, tak, właśnie się przygotowałem. Ale ja miałem, nie mogę tylko ruszyć ustami, bo... A. O nie, co za fail. Co? Coś fail z mówieniem, ale no. Bardzo ładnie wyglądasz. Idziemy na randkę. Z Mike'iem jesteś umówiony, czemu tak mówisz? Nie, Mike ma dopiero przyjść. No wiesz, tam w YouTube idę z nim, nie? Może kiedy indziej. Tak? Ale podoba ci się makijaż? Dostałem pierwszego kosza. Nie no, makijaż jest okej. Jeśli nosiłbyś tak na co dzień? Troszkę dziwnie bym się czuł z tym, ale... Ale byś przeżył, nie? Ale bym przeżył, no. Mikser jest, no. Mikser jest bardzo tolerancyjną osobą. Mikser by przeżył. Daj telefon, ale... Pan przyda. Graj, bo tam nie zabiją. Nie, ja cię muszę zamknąć. Może? Nie zamknąć, Beczek mam. Mi, Michael, chciałbym cię zaprosić. Jest! Michael, twój odcinek do ciebie nagrywam, tak, dobra? Co? No. No dobra. Nie, no żartuję, nie no. Nie no, bo nie zostać. Nie, no nie, no nie mogę. No nie mogę, ale nie mogę.
No nie! Nie, 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 nie! Proszę! Nie ma szans! Nie mogę na to patrzeć! Nie, to mi obrzydza! O to właśnie, chodziło o tym filmie. Właśnie o to, ale jest tak dziwnie, że szok. No jesteś jadny dziwny, weź to też. Uciekł ode mnie. Maciuś film. Kończy ten gość film. O kur... Cześć James Charles. Najlepsze jest to, że ja się jeszcze nie widziałem. Serio. Robimy tak, że najpierw jest wasza reakcja i później dopiero ja idę zobaczyć siebie. Nie widziałeś siebie, nie? Nie. Nie, tylko że... Znaczy... Najlepsze jest to, że gdyby nie oczy, to nie czułbym w ogóle, że coś mam na twarzy. Serio. Myślałem, że jest inaczej, że jest gorzej w makijażu, że wiesz, że czujesz, że masz na sobie jakieś warstwy, ale nie czujesz. Czuć tylko strasznie te oczy, bo chłopie mam takie coś... Czuję, jakby mi muchy siedziały na oczach, takie dwie, i mi tak zamykają oczy cały czas. Wygląda jakbyś miał monobrew trochę. Tak? Nie, no nie. Co zrobiłaś? Masz taki gradiencik, że one tutaj wygląda jakby tu była ta brew wcześniej, tylko została zamazana. A. O ja pierniczę. Droba jest laską. Nie no, spoko. Mocno, nie? No. Nie, no spoko. Mega, no nie poznałbym cię w życiu, chłopie, na ulicy. Jakbyś upijany, to może nawet byś mnie klepnął, nie? No. Na trzeźwo może też, także. Ja się jeszcze nie widziałem, to jest taka reakcja jak ogolili mnie na łyso wtedy po FMMA i ja też, oni już widzieli jak jestem łysy, ja dopiero zobaczyłem przed lustrem i było takie wow. Ej, szczerze Krzysiu? Jestem przerażony tak samo jak ty. Nie rób takich brwi, bo niszczysz kształt i normalną twarz. Okay. Rozluźnij. Zobacz na odcienie. Oczko sobie puść. Ej, to jest niesamowite, że wystarczy zrobić sobie makijaż na twarzy będąc facetem i od razu jest tak trochę inaczej. Jest tak trochę, że wy traktujecie mnie inaczej i ja mogę z was zrobić sobie... Wyglądasz jak facet. Wyglądasz jak kobieta, jeszcze perukę mogę zbudać. Gorzej jak pójdziesz do lustra i ci stanie tam, gdzie przypał. Kogo dominujesz? Dobra, moi kani, ja w dzisiejszym odcinku oczywiście... nie, to inaczej, inaczej. Ale inaczej. Dobra, moi kani, to był mój make-up challenge. Także w kolejnym odcinku nominuję The Real Mixer i podłoga Minimark. Mam nadzieję, że przyjmą moją nominację. Chłopaki, pamiętajcie... Mam otwarte zapisy. Tak, chłopaki, pamiętajcie, że to tylko challenge. Poczekamy jeszcze na Martę. I nagramy jeszcze reakcję Marty. Po cichutku, Marta, chodź na sekundę. Chodź Marta, chodź tutaj, chodź. No. No już, Mati. O nie! Ale ładnie go pomalować, ale jesteś strasznie brzydką dziewczyną. O nie! Ale ładnie go pomalowałaś, pokaż. Jezu, aż mi się niekomfortowo patrzy na niego. Jak ja się zobaczyłem w lustrze, to wiesz, jak mi była niekomfortowa? Drzwi, rzęsy, pełna profesja. Generalnie jakby się chciał zająć makijażem, to myślę, że taki creepy. Nie byłoby problemu. Jeszcze dla mnie jest straszne. Mogę was straszyć wczoraj tak wyglądało. No ja pierniczę, nie. Nie, dobra, nie mogę patrzeć. Mi się bardzo podobasz. No Jezus Maria. Ja mam tak, że jak siebie nie widzę, to już tak mi przechodzi. W sensie zapominam trochę. To jest mocne, teraz jeszcze dajmy sobie, jak to jest takie, wiesz. No i poszedł sobie. Widzisz? Nie uciekaj ode mnie. Nie dotykaj mnie, błagam. Wiesz, jak Krzysiu zareagował? Krzysiu, uciekł ode mnie. Źle to wygląda. Jezu. Chodźmy na zewnątrz. Nie, to no, nie są, tyłem, bo ja muszę ustawić sobie tu wszystko. A co? Masz coś na twarzy? No. Nie. Gdzie jest Kasia? Czekaj Kasia, stój Kasia. Zamknij oczy, Kasia, zamknij oczy. Musisz być blisko. Zamknij oczy. Nie no, obróć się na 3-4 po prostu. Co jest? Wyglądasz jak Marcysia. Jesteśmy siski. Pokaż się, o Jezu, trąba, jaki ty jesteś ładny. Dzięki. W końcu ktoś powiedział, że jest ładny. Sorry, dude. It was just for one time, you know? YouTube video.
Ej, nie spodziewałam się tego kompletnie. No, uznałem, że pierwszy, pierwszy raz. Szczepione? No, no. I to jakie? Ale już ja ostatnią reakcją, więc mogę już zmyć. Niektórzy zareagowali śmiesznie. Tak. Mam nadzieję, że fala cringe'u aż tak bardzo was nie zmiotła z planszy. Ja już kończę, muszę to zmyć. To był pierwszy i ostatni raz, także jeżeli... Nie może ostatni. Tak. Nie mów ktoś, hop. Raczej tak. Także jeżeli ktoś nie widzi tego filmu, albo nie zobaczył z waszych znajomych, to niech zobaczy, bo to się więcej nie powtórzy. Ale przynajmniej reakcje były dosyć fajne. Takie, że Bekka niby taka Keniowi się na przykład spodobałem. No, a my już kończymy, także subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z naszymi odcinkami. Wiecie, też do Marcysi oczywiście na socialki wszystkie. No i co? Spadamy. Mara.